Cześć! W dzisiejszym odcinku będzie coś super. Pokażę Wam, jak przygotować pańską skórkę. Czyli taki przysmak, który zazwyczaj jest sprzedawany na odpustach, a także bardzo popularny jest podczas Dnia Wszystkich Świętych, sprzedawany jest wtedy w okolicach cmentarzy. Jako mała dziewczynka uwielbiałam pańską skórkę i przyznam się Wam, że nadal mam do niej ogromną słabość. Przepisów w internecie zupełnie nie ma. Ja ten przepis troszeczkę wykombinowałam sobie, przygotowując włoskie torone. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście smakuje jak oryginalna pańska skórka. Tyle, że w przeciwieństwie do tej kupowanej jest jeszcze smaczniejsza, bo na pewno jest tu tutaj prawdziwy miód. A w tej kupnej myślę, że nieraz jest po prostu syntetyczny. Dlatego też czasem różnią się smakami kupowane pańskie skórki u różnych sprzedawców. No dobra, to zaczynamy. Najpierw do rondelka wsypuję cukier. Dodaję do tego wodę. A także dodaję miód. Polecam Wam jakiś jasny miód, na przykład lipowy lub wielokwiatowy, oczywiście naturalny, chociaż i z syntetycznego wyjdzie, tak jak wspominałam. Teraz to wszystko delikatnie mieszam i zostawiam na średnim ogniu. Jeżeli macie termometr, wsuńcie do środka termometr i czekajcie, aż na termometrze pokaże się 160 stopni. Jeżeli nie macie termometru, to obserwujcie gotującą się masę. Poczekajcie, aż zaczną pojawiać się dość spore bąble. Masa przybierze piękny, bursztynowy kolor, ale taki dosłownie dopiero muśnięty złotym kolorem. I wtedy weźcie troszeczkę tej masy na łyżeczkę i włóżcie łyżeczkę do lodowatej wody. Jeżeli to, co skapnie z tej łyżeczki, będzie twarde i da się przełamać, to znaczy, że to już jest ten moment i należy natychmiast wyłączyć kurek z gazem. Jeżeli to, co skapnie z łyżeczki, będzie jeszcze takie ciągnące, to jeszcze trzeba chwilę poczekać. W międzyczasie białka ubijam na sztywną pianę, a następnie, kiedy karmel miodowy osiągnie już odpowiednią temperaturę, to dodaję go cienką stróżką do ubitych białek, cały czas miksując. Na początku masa może Wam się wydać taka za bardzo miodowa. Nie przerażajcie się, spokojnie. Trzeba dalej miksować. Następnie do tej masy dodaję łyżkę cukru waniliowego. Wtedy pańska skórka ma naprawdę najlepszy aromat. I ja dalej miksuję, aż masa zacznie wyraźnie gęstnieć. Będzie naprawdę bardzo, bardzo gęsta, aż jeżeli nie będziecie trzymać miski, to miska Wam się zacznie obkręcać. I teraz tak, połowę tej masy przekładam do formy wyłożonej papierem do pieczenia albo folią do pieczenia. Mi się skończył papier, więc jest folia. Do drugiej połowy dodaję łyżkę soku malinowego albo łyżkę barwnika czerwonego. I dalej miksuję. Zobaczcie, jaka ta masa jest lepka i gęsta. Jest bardzo słodka. Jak już teraz spróbujecie, będziecie wiedzieć, że tak, to jest właśnie pańska skórka, tylko jeszcze ciepła. No i tą różową masę też wykładam na białą. Nie zrażajcie się, ona się naprawdę czepia bardzo łyżki lub łopatki, ale spokojnie. Teraz tak, moczę dłonie, żeby były wilgotne i dłońmi równam na wierzchu tą masę. Możecie też wtedy taką mokrą dłonią zebrać to, co Wam zostało na łopatce, żeby się nic nie zmarnowało. I taką masę teraz wynoszę albo na balkon, jeżeli jest zima, albo zostawiam do wystudzenia, a potem chowam do lodówki. Czyli nasza pańska skórka będzie gotowa za mniej więcej kilka godzin. Najlepiej ją zostawić na całą noc do chłodzenia. Wtedy będzie naprawdę dobra. Wtedy wystarczy pańską skórkę pokroić. Kroję ją na kawałki, a następnie zawijam w papierki. Ja wybrałam papierki troszeczkę bardziej ozdobne, ale możecie wybrać te tradycyjne, czyli tak jak papier do pieczenia. Odradzam pergamin, bo mocno się do niego przykleja, ale papier do pieczenia sprawdzi się idealnie. Możecie też zapakować w foliki, w tym, tak jak ja, ozdobne w jakieś fajne motywy. Pańska skórka na pewno będzie świetnym pomysłem na prezent, chociaż tak naprawdę to pewnie wielu z Was chętnie zostawiłoby sobie całą masę tych pańskich skórek dla siebie. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie łapki do góry, bo jestem strasznie zadowolona z tego przepisu, że w końcu mi się udało zrobić pańską skórkę. Mam nadzieję, że Wy też. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! A ja jestem jeszcze bardzo ciekawa, czy w ogóle znacie pańską skórkę, bo wiem, że nie we wszystkich rejonach pańska skórka jest tak znana. Czy jedliście? Zostawcie oczywiście swoje komentarze. Pa, pa!